Niedzielski o siódmej fali wiadomo czego. Nieciekawa sytuacja w Rosji. Francja w ogniu. A na koniec nieciekawa pogoda w Polsce. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Dawno nie było o COVID-zie, więc lecimy. A także druga część konferencji poświęcona szczepieniu dzieci od wieku pół roku do 4 lat. Tendencja się odwróciła, mówi o procentowym wzroście liczby zakażeń w Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodaje jednak, w liczbach bezwzględnych sytuacja nie wydaje się szczególnie niepokojąca. Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem programu Sedno Sprawy w Radiu Plus. Był pytany m.in. o sytuację koronawirusową i siódmą już falę zakażeń w Polsce. Tendencja się odwróciła. Od 2-3 tygodni mamy wzrosty. Z tygodnia na tydzień o 20, a nawet 30% więcej zakażeń, stwierdził. Dodał jednocześnie, że w liczbach bezwzględnych to jednak cały czas mało. Średni poziom dobowy zakażeń to około 450 osób. Niskie jest też przełożenie na poziom hospitalizacji. Przekroczyliśmy ich co prawda 1000, bo również rosną, ale z punktu widzenia wydolności służby zdrowia to nie jest problem, zaznaczył. Niedzielski dodał, że prognozy, którymi dysponuje resort zdrowia, mówią, że mniej więcej pod koniec stycznia będzie apogeum tej fali. Liczba zakażeń, którą będziemy wtedy odnotowywali, będzie niewiele większa niż 5000. To nie jest problem z punktu widzenia wydolności. Wniosek jest taki, że ten scenariusz nie wymaga reagowania obostrzeniami czy innymi tego typu środkami, podkreślił. W pełni zaszczepionych jest 22 605 800 osób. Podano też 14 932 333 dawki przypominające. Dzienna liczba szczepień wyniosła niecałe 2000. Gdyż od dłuższego czasu, jak zapowiadaliśmy, te szczepienia w niedługim czasie powinny się rozpocząć. Panie ministrze, no i właśnie bardzo istotne jest to, co powiedział Niedzielski, czyli okej, mamy te 450 osób dziennie i ta liczba wzrasta nawet o 20-30% z okresu na okres. Jednak to, co jest najbardziej istotne, no to liczba hospitalizacji wcale tak nie rośnie, czyli to jest dokładnie to, na co zwracali uwagę liczni, nawet nie eksperci, a analitycy mediów, że okej, na początku mogło się wydawać to bardzo, bardzo straszne, bo po prostu nie wiedzieliśmy, z czym konkretnie mamy do czynienia, zresztą bardzo podobnie jak z antidotum, ale kiedy były już kolejne warianty, no to one po prostu były dużo, dużo mniej szkodliwe dla organizmu. A już na pewno do tego stopnia, żeby ktoś miał na to dernąć, że tak powiedzmy. Już nie wspominając nawet o tym, że ten pierwszy wariant, który miał 1-2% odejść z tego świata, to należy zawsze podkreślać to, czego żadne media mainstreamowe Wam nie podkreślą, że liczby osób, które faktycznie załapały to choróbsko, były dużo większe faktycznie niż to, co nam podawali. Bo to, co nam podawali, to nie były szacunkowe liczby, to były liczby bezwzględne z testów przeprowadzonych na tych właśnie ludziach. Co za tym idzie, były to tylko osoby, które faktycznie zgłosiły się, że mają jakieś objawy, poszły do laboratorium, przetestowały się i finalnie miały glejt, że są chore. A skoro wiemy, znaczy, że są chore, że mają tego wirusa, niekoniecznie będąc osobami chorymi, bo nie można uznać chyba osoby za chorą, która nie ma kompletnie żadnych objawów, bo bezobjawowców też było mnóstwo. No i to dopiero z tej liczby, która była spokojnie, lekką ręką można założyć, że 10-krotnie niższa niż faktyczna, było to 1-2%. Czyli tak naprawdę 1-2%. Dlaczego? No bo przecież lockdowny były bardzo konkretne. Jeżeli tylko się zgłosiłeś, no to automatycznie byłeś zamykany w domu, twoja firma mogła przestać działać, całkowicie firma, nawet jak byłeś pracownikiem, no bo zaraz się okaże, że byłeś w pracy dzień wcześniej, więc zamknął cały lokal. Dlatego właśnie ludzie też się nie zgłaszali sami z siebie, bo jeżeli nie miałeś na tyle istotnych objawów, to po prostu skomplikowałbyś życie sobie i całemu swojemu otoczeniu. Dobrze, że gdzieś idziemy w kierunku normalności i miejmy nadzieję, że to się utrzyma, no bo niestety w innych kwestiach zbyt normalnie nie jest. Przenieśmy się do Rosji. Всего доброго. Спасибо. Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по
Potężne eksplozje słychać było w nocy w okolicach rosyjskiego Briańska. Nad okolicą widać łunę pożarów. Celem armii Ukrainy były dwie jednostki wojskowe armii Putina, wynika z niepotwierdzonych jeszcze przez władze w Kijowie doniesień. W pobliżu rosyjskiego Briańska odnotowano potężne eksplozje. Lokalne media donoszą, że wybuchy miały miejsce na terenie jednostki wojskowej, przekazuje Nexta. Według wstępnych doniesień chodzi o miasto Klince i wieś Klimowo, które leżą blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. W Klincach stacjonuje pułk strzelców zmotoryzowanych, natomiast w Klimowie znajduje się lotnisko wojskowe, poinformowała we wtorek niezależna rosyjska telewizja Nastojaszcheje Vremya. Siły zbrojne Ukrainy odparły ataki wroga w pobliżu 16 osad, przekazał tamtejszy resort obrony. Wróg nadal koncentruje swoje wysiłki na prowadzeniu operacji ofensywnych w kierunkach Limanu, Bachmutu, Awdijewki i Zaporoża, przekazano w komunikacie. Ukraiński sztab generalny podał, że Rosjanie wykorzystują specjalistyczne placówki medyczne jako tymczasowe szpitale wojskowe. W Ługańsku jeden ze szpitali położniczych został przez okupantów zmieniony w szpital wojskowy. W Melitopolu szpital wojskowy używa budynków sanatorium dla dzieci. Czytamy w raporcie. Minionej doby lotnictwo wojsk obronnych Ukrainy przeprowadziło 5 skutecznych uderzeń na obszary koncentracji wojsk rosyjskich. Ukraińskie wojska rakietowe i jednostki artyleryjskie celnie ostrzelały 2 punkty kontrolne i 6 obszarów koncentracji rosyjskich jednostek. Zniszczone też niewielkie magazyny paliw i oraz części zamiennych do wykorzystywanych przez wojska rosyjskie pojazdów. Nie podaje się wody w miliony город. To akt genocydy. Nikt nigdzie słowem об этом nie mówił. No i takich akcji odwetowych oczywiście nie idzie uniknąć. Rosja cały czas będzie się teraz zmagała z akcjami odwetowymi, które, jak przynajmniej teraz podają media, są przynajmniej wystosowane w kierunku jednostek wojskowych. Miejmy nadzieję, że nie przeleje się to na ludność cywilną i to i z jednej, i z drugiej strony, no bo jak bardzo by nam nie mówili, jaki ten konflikt jest okrutny dla cywili, no to jednak mimo wszystko w porównaniu do tego, co się działo podczas II światowej, nie ma tutaj kompletnie żadnego porównania. W porównaniu do tego, co się właśnie działo jeszcze prawie wiek temu, no to można wręcz uznać, że ten konflikt, który obecnie się odbywa, jest wręcz humanitarny. Jakkolwiek by to źle tutaj w tym przypadku nie zabrzmiało. Dobrze, żeby Rosja faktycznie się wycofała, żeby takie ataki z drugiej strony skłoniły Władimira Putina do tego, żeby przemyślał to wszystko, żeby faktycznie doszli do jakiegoś porozumienia. Oczywiście do tego potrzebna była zgoda również Ukraińców, kiedy Zełenski się nie godzi, wstępnie przynajmniej, bo już są pogłoski, że nawet poszedł specjalnie z rozmową do Emmanuela Macrona porozmawiać o tym, jakie warunki mogłyby być korzystne dla każdej strony, w tym dla Europy, żeby jakieś tam rozmowy pokojowe podnieść. Tylko że pamiętajmy, że za każdym razem wtedy, kiedy obrywa Rosja, to nagle jeszcze bardziej obrywa Ukraina. Przecież już teraz Zełenski apeluje, że 50% całej infrastruktury energetycznej na Ukrainie przestało działać. 50% to już jest naprawdę przepotężne konsekwencje dla całego kraju, dla całego narodu. I tak jak teraz to jest dość humanitarne, to tak, kiedy nie będzie prądu, nie będzie dostępu do bieżącej, czystej wody w trakcie zimy i jeszcze cały czas jest ryzyko ostrzału, strach, lęk, to faktycznie już z humanitaryzmem to może nie mieć zbyt dużo wspólnego. Zatem na pewno dużo lepiej by było, gdyby wszystko zakończyło się jak najszybciej. Zwłaszcza dla Polski. Następny temat. Aciatala. And the Syrian! Petardy, flary, gaz pieprzowy, armatki wodne. Feta w Paryżu po zwycięstwie reprezentacji Maroka w ćwierćfinale Mistrzostw Świata przerodziła się w uliczne zamieszki. Paryż zapłonął, komentują zagraniczne media. W stolicy Francji zatrzymano kilkadziesiąt osób. Reprezentacja Maroka w piłce nożnej wygrała 1-0 z Portugalią, czym zapewniła sobie awans do półfinału Mistrzostw Świata w Katarze. Przez wiele godzin marokańscy kibice na ulicach Paryża świętowali sukces swojej drużyny. Feta przerodziła się jednak w regularne bójki z policją. Według relacji dziennika El Figaro, początkowo zgromadzeni uczestnicy na polach elizejskich w Paryżu zachowywali się dość pokojowo. Kibice radują się, machają flagami,
relacjonował około godziny 19:45 jeden z dziennikarzy periodyku. Sytuacja szybko zaczęła robić się dość napięta. W kluczowym momencie w centrum stolicy mogło znajdować się nawet około 20 tysięcy marokańskich kibiców. Uczestnicy ulicznej fety zaczęli być agresywni, w ruch poszły niebezpieczne przedmioty. Część witryn sklepowych uległa uszkodzeniu. Obecni na miejscu policjanci starali się rozproszyć tłum. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego oraz granatów hukowych. Jak poinformował tygodnik Le Point, przed sobotnimi meczami francuska policja ściągnęła do stolicy ponad 1200 funkcjonariuszy z całego kraju. Do podobnych zdarzeń doszło również w Brukseli i Amsterdamie. Policja musiała użyć gazu łzawiącego i armatek wodnych. Uczestnicy zamieszek już wyrządzili szkody. Wybite zostały między innymi szyby w policyjnych samochodach. Na ulicach leży sporo kamieni i kawałków szkła. Atiatala. And the Siri! Paryż jednak rządzi się swoimi prawami. Jest to miasto, a w zasadzie cała Francja, bo tak naprawdę w wielu innych dużych miastach we Francji też dochodzi do licznych zamieszek, nawet z tak błahego powodu jak mecz. Polska, która jest uznawana przez Zachód za dziki Zachód Europy, jest tutaj dużo bardziej cywilizowana. U nas owszem działy się takie rzeczy, ale lata temu, kiedy wychodziliśmy z PRL-u i faktycznie dzikość była dużo większa, ponieważ i policja była skorumpowana i miała zbyt małe możliwości, żeby jakkolwiek zadziałać, i urzędnicy się tym za bardzo nie interesowali, no i generalnie wiedza ludzi była bardzo ograniczona. Teraz jeśli dochodzi do jakichś bujek kibiców, no to tylko na kontrolowanych przez nich, oczywiście nie mówię tutaj o kontrolowanych przez, nie wiem, policję, ustawkach. Zatem kto tutaj jest bardziej cywilizowany? Polska czy Francja, która potrafi przez jakiś bzdurny mecz zdemolować dosłownie całe miasto, całą stolicę? U nas marsze niepodległości się odbywają, które przez Europę również są traktowane jako niezwykłe zagrożenie, przejście nacjonalistów, narodowców ze złymi hasłami i tam nie mogą w spokoju wyjść wtedy na ulicę osoby o innej karnacji lub orientacji, a wcale tak nie jest. Na naszych marszach niepodległości od wielu, wielu lat nie dzieje się nic niebezpiecznego, a we Francji regularnie płoną samochody w Sylwestra chociażby. A i tak Polska cały czas będzie traktowana jako ten dziki zachód Europy. Dziwne, co? Następny temat. Baba tak rozsypała, że nie masz pod śnieżek teraz. Tyle śniegu najebało, że można iglo postawić u niej na balkonie. Pogoda na najbliższe dni zapowiada się podobnie do tej z niedzieli i poniedziałku. Oprócz opadów śniegu możliwe są jednak pewne rozpogodzenia. Wszystko z powodu niżu Brygida, który do naszego kraju przyniósł zimne powietrze oraz śnieżyce. Jak informuje IMGW, zachodnia i południowa Europa jest pod wpływem niżu z nad Atlantyku w strefie frontów atmosferycznych. Centrum kontynentu znajduje się w zasięgu słabego wyżu z nad Rumunii, natomiast wschodnia i północna Europa jest pod wpływem niżów z ośrodkami nad Estonią i w rejonie Krymu. Polska jest pod wpływem niżu z nad Estonii, a później nad Polską rozbuduje się wyż z centrum nad Rumunią. Synoptycy zauważają, że w dalszym ciągu pozostajemy w przetransformowanym powietrzu pochodzenia arktycznego. Jak przekazała Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Badawczego, Polska będzie znajdowała się w masach chłodnego powietrza arktycznego. Niż, który ściągnął do kraju opady śniegu, przesuwa się w kierunku Finlandii. Od zachodu rozbudowuje się klin wyżowy. Czyżby się szykowała zima stulecia? No, tu widać, jakie fałdy zgarnięte są w śniegu. No i widzicie, i tak źle, i tak niedobrze. Z jednej strony, jak ostatnio zimy mieliśmy dość łagodne, no to mówiono o tym, że jest zmiana klimatu i w ogóle jest bardzo źle i niedobrze, że jest coraz cieplej, już nigdy nie będziemy mieli śniegu, że dzieci, które się urodziły parę lat temu, muszą wyjeżdżać za granicę w góry, żeby w ogóle doświadczyć tego, czym jest ten śnieg. Było wiele jakichś informacji, relacji rodziców, którzy mówili, że ich córka ma 5 lat i dopiero pierwszy raz we Włoszech zobaczyła ciutkę śniegu. A tutaj proszę bardzo, niekoniecznie tak jest, bo teraz jak mamy znowu totalną nawałnicę śnieżną i wszędzie w Polsce ten śnieg leży, to też jest niedobrze, bo nagle mamy problemy z infrastrukturą, problemy drogowe, ludzie nie wiedzą, jak się zachować w samochodach. Więc jest totalna kaszana. Piszcie, jaką zimę wywolicie, czy taką śnieżno-białą, czy raczej dość ciepłą z często dodatnimi
temperaturami. Jeśli o mnie chodzi, ja wolę jednak mimo wszystko, kiedy jest śnieg. Dzięki Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, no i heja.